zaśnięcie Matki Bożej, o którym tyle próbowano się dowiedzieć. Spory w różnych wiekach na temat tego, czy Matka Boża rzeczywiście umarła, czy to był jakiś inny sen, niepodobny do naszej śmierci. Co by nie mówiono, ta ikona przypomina nam, że jedną swoją śmierć, być może tą najważniejszą, Matka Boża na pewno przeżyła. Przeżyła ją pod krzyżem stojąc. I ta ikona nawiązuje do formy czy kształtu krzyża. Jeżeli popatrzymy uważniej, to zobaczymy, że świeca, która płonie przy łożu, na którym leży Maria, jakby rozrasta się i wyrasta w tę monumentalną postać Chrystusa. Następuje moment, kiedy Chrystus przychodzi do Marii, żeby wziąć na ręce jej, ją samą, jej duszę, to białe dzieciątko, które on trzyma tak, jak ona kiedyś trzymała go na ikonach Hodegetrii, na ikonach Eleuzy. To jest właśnie Maria, która teraz przerasta samą siebie, dlatego że cała oddaje się jako to małe dziecko, mała dusza w ręce Chrystusa. I właśnie dlatego postać Chrystusa wyrasta ponad wszystko. Ona jest niewspółmierna do apostołów, którzy otoczyli Marię, do dwóch ojców Kościoła, którzy najwięcej pisali tekstów poetyckich, hymnów o tym wydarzeniu. Zazwyczaj jest to Jan Chryzostom i Kosmas Majuma. Chrystus jest otoczony mandorlą, ogarnia właściwie tą mandorlą wszystko. I w tej mandorli, poza skrzydłami, twarzami mocy anielskich, jeszcze na górze dostrzegamy taki dziwny kształt czerwony i purpurowy. To jest oczywiście mocy cherubinów i serafinów, które potwierdzają to przybycie całej mocy niebiańskiej razem z Chrystusem. A leżące ciało Marii to jest jakby ramię krzyża. I ta ikona stanowi sobą, czy przypomina nam ten krzyż właśnie. Spod tamtego krzyża apostołowie prawie wszyscy poza Janem Ewangelistą uciekli. Tutaj oni wszyscy już są skupieni wokół tego momentu, tego kolejnego przejścia. Boże Narodzenie było Paschą schodzącego na ziemię Chrystusa, potem jest Pascha Chrystusa, który przychodzi przez śmierć ku zmartwychwstaniu, i to jest Pascha Marii, którą nazywamy zaśnięciem. Teofan Grek właściwie jako jedyny w ten sposób monumentalnie potraktował tę scenę. Tu nie ma jak na innych ikonach obłoków, na których aniołowie przyprowadzają gdzieś tam rozproszonych apostołów w to miejsce. No, historycznie uważamy, że to było w Efezie, w domu Jana Ewangelisty. Tu nie ma żadnych płaczek, które otaczają też grupę apostołów i oplakują śmierć Marii. Tu jest pokazana z jednej strony monumentalność tego zjawienia się Chrystusa, a z drugiej strony kruchość naszej kondycji, bo jeżeli popatrzymy na ciało Marii, ona leży tak, jak gdyby miała zaraz do naszych rąk właściwie stoczyć się z tego łoża. W rzeczywistości jest już na rękach Chrystusa, ale to napięcie pomiędzy tą kruchością małej figury śpiącej czy umarłej Marii, pomiędzy tą wielkością i monumentalnością Chrystusa, właśnie o wszystkim nam mówi. I świeca, która zazwyczaj się znajduje przy osobie zmarłej, która symbolizuje jej życie płonące kiedyś i teraz właśnie dobiegłe końca, ona w tej kruchości jakby przekazuje nas wyżej, a wyżej jest mandorla wokół Chrystusa i sam Chrystus spoglądający bardzo prosto na każdego człowieka, bo każdego człowieka czeka ten moment przejścia, i oby takie przejście było podobne do zaśnięcia, przejścia Marii. Wydaje mi się, że warto tę ikonę wyróżnić spośród bardzo wielu ikon zaśnięcia Matki Bożej właśnie dlatego, że takim lakonicznym, bardzo oszczędnym językiem operuje, że pozbawia wszystkich szczegółów, a jednocześnie przybliża nam to, co absolutnie najważniejsze. I w kompozycji, poprzez tę kompozycję krzyża i takiego otoczenia, właściwie apostołowie otaczają łożo Maryi tak, jak otaczają Chrystusa w kompozycjach koinonii, komunii apostolów, kiedy przyjmują ciało i krew Chrystusa, i tutaj też są zjednoczeni kompozycyjnie w taki sam sposób. Bo Maryja jest przecież tą matką Kościoła, jest tą, która pierwsza
uwierzyła we wszystko, co ma się spełnić. I w związku z tym tu się buduje Kościół, nawet właśnie w momencie, kiedy Maria okazuje się już w tej rzeczywistości, w której nie zmienią nasze ziemskie perypetie i ziemskie koleje losu.